Przyszła paczuszka. Co prawda, tylko takie zabezpieczenie, jak zawsze powtarzam, jest niewystarczające. No ale cóż mam zrobić? Edukować. Naprawdę, lepiej to owinąć w piankę pod panele niż w tę folię bąbelkową. Strasznie pokancerowany ten odtwarzacz. Jak widzicie, to mogło zdarzyć się w transporcie. Ta góreczka. Działa coś, ale brak podświetlenia. I widzę, że ma problem z otwarciem szuflady. O, jakie to zniszczone. Przykro mi bardzo. To mogło być uszkodzenie w czasie transportu. Dlaczego nie ma podświetlenia? No takie słabe to tutaj widzę. Nic nie widać. No i coś się wysypało ze środka. Tutaj taki uchwyt. A jak się już ze środka wysypało wszystko, to nie jest najlepiej. Tutaj to przychodzi w tym miejscu. Trzeba to skleić. I to jest ten klawisz, który też się wysypał. To wszystko trzeba do folii, do woreczka. Jak widzicie, coś tam się dzieje, ale nie ma sygnału na wyjściu. Tak więc odtwarzacz sobie czyta. Wpięty jest w gniazdo wyjściowy oscyloskop i nic. Żadnego przebiegu. Trzeba rozkręcić obudowę. Pamiętajcie, żeby wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego przed rozkręceniem obudowy. Skoro mamy, jak daje jakieś tam podświetlenie, to odtwarzacz nam chodzi. I co? Trak następny. Nie chodzi bez żadnego problemu. To trzeba najpierw zacząć od zasilacza. Czy mamy zasilanie na analogową część tego odtwarzacza? Czyli tam powiedzmy plus minus 12 V albo 15. Drugą rzecz, co trzeba tutaj sprawdzić, to czy nieuszkodzone są jakieś wyjściowe wzmacniacze operacyjne. A to trzeba zajrzeć do czego? Do schematu. Oczywiście pierwsze, co im przychodzi do głowy, to uszkodzone te tranzystory. To są tranzystory, które są kluczami zamykającymi drogę sygnału audio na wyjście. Tu mamy filtry cyfrowe, no ale to jest główny podejrzany. Ale czy tylko to? To się okaże. To, że nie ma podświetlenia, to może sugerować uszkodzenie któregoś obwodu zasilania. Electrical measurement and adjustment. To mnie na razie nie interesuje, szukam schematu blokowego. To jest... Jak to rozłożyć, to urządzenie? Dobrze, że takie coś znalazłem. Później sprawdzimy. Tu mamy zasilacz. Ok. Jak widzicie, zasilacz podzielony jest na kilka sekcji. Tutaj mamy na VLED napięcie, LCD. Tutaj mamy plus 15, tu mamy minus 15, tu są jakieś rezystory. Może są zepsute. Tu mamy plus 10. Tu plus 5, minus 5, minus 10. I rozkład z transformatora. Zaraz się tym zajmiemy, pomierzymy napięcie. Te dwa czerwone elementy tutaj służą do blokady napędu. Śrubokręt bądź posłuszny, można je wyjąć. I włożyć tu, żeby zablokować sobie napęd. Szkoda, że przed wysyłką nikt tego nie zrobił. Widzę, że ktoś tutaj już maczał palce. To są prawdopodobnie tranzystory, klucze, które nam włączają funkcję mutingu. Ale my zaczniemy od napięć.
Przede wszystkim muszę obejrzeć sobie tę płytkę. Tu mamy wysokie napięcie, ostrzeżenie. Tak, mam tutaj w tym miejscu minus 16 V. Teraz powinienem mieć plus 16. Mam 13. Jakieś takie niesymetryczne to napięcie jest na tym stalku. No, jak mówiłem, napięcia trzeba sprawdzić. Tutaj jest jeszcze jeden wzmacniacz operacyjny i sprawdzimy na nim napięcia. I w ten sam sposób, czyli na nóżce numer 4. Żeby tam dojść, to trzeba mieć naprawdę dobrze. I na nóżce numer 8. Ja bym chciał, żeby to było bardziej czytelne. Nic, muszę wrócić do komputera. I co? Albo przetargać tu notebooka. I wrzucić na niego schemat. No bo z tego to ja tutaj nie rozczytam nic. Tam widzicie płytkę główną i rozmieszczenie napięć. Także według tego będę badał tu. Nie dotykam, bo tam jest napięcie. Więc nie dotykam gołym paluchem. Jak nam mówi instrukcja? Muszę się tak troszeczkę rozeznać. 12 to będzie to. Mamy napięcie przemienne, mamy 20 V, dobrze, czyli tu powinniśmy mieć około 9 V. I nie mamy tych 9 V, mamy 2,4. Dziwne. Tutaj też tu mamy 9 V. Tu powinniśmy mieć 13. No. I tutaj też powinniśmy mieć 13, czyli nie mamy. A to oznacza uszkodzenie transformatora. I w tę stronę tu powinniśmy mieć 11 V. Mamy 6. Nie, mamy 23. Ale to jest bardzo dziwne. Coś nie tak z transformatorem mamy. 23 V. Tu powinny być 9 V, 9 V, 13 V i też nie ma napięcia 13. Skoro mamy takie nieścisłości, to pewnie nic nie widzicie, no to muszę niestety obejrzeć transformator. Pomijając to, że mi się nie zgadzają te napięcia z tego transformatora, tam z wyjścia, pomierzyłem napięcia wychodzące z zasilacza i te się zgadzają. Więc nie wiem, w czym tkwi problem. Znaczy, problem jest taki, że tu mam 12 V zamiast 10, pozostałe się zgadzają. Tu tam jest 16 gdzieś jeszcze. Transformator nie wygląda na spalony. Obwąchiwałem go, pomierzyłem go. Nie mam pojęcia, dlaczego mam taką niesymetrię napięć. I dlaczego na tej kości mam tylko 1,5 V zamiast 5. Ale wiem, że są przepalone żarówki i dlatego mi tutaj nie świeci ten cały układ. Znaczy nie ma poświetlenia wyświetlacza. Co jeszcze? No muszę sprawdzić, dlaczego tutaj mam takie pordzewiałe. Wyczyścić to i przystąpić do dalszej, nie wiem, sprawdzania elementów takich jak, nie wiem, jakieś rezystory czy coś, żeby dojść do tego, dlaczego mam takie dziwne napięcie. Widzicie, co się stało na płytce. Skorodowane. To trzeba wyczyścić. Przy okazji sprawdzę kondycję tych kondensatorów. Jak zabezpieczyć teraz radiator? No, trzeba użyć takiej farby. Doprawdy nie wiem, co za czernidło jest na tym radiatorze. Ale ja użyłem spirytusu i to nie powinno się rozpuścić. Miałem pewne obawy, czy na pewno ten radiator jest aluminiowy. Tylko jego dolną krawędź, żeby mi to nie korodowało. Ok,
Pierwszy kondensator całkiem spoko, 220 na 65 V. Zobaczymy resztę, no, ale wydaje mi się, że będzie ok. Tak, a propos zmiernika, tu pod wyświetlaczem poprawiłem przelotki, tu w środku. Miernik zaczął normalnie pokazywać, więc myślę, że doszedłem do porozumienia z nim i już mnie nie oszukuje. A tam, nie wiem, z tydzień czy może dwa tygodnie mnie oszukiwał, jak wykryłem tę usterkę. 470 mikrofaradów na 25 V i myślę, że on jest ok. Tam troszeczkę zawyżona pojemność była. No, no i co tak długo? Tak, trochę zawyżona pojemność, a tak poza tym możemy przyjąć wszystkie parametry za ok. Następny kondensator 470, pięknie. To dlaczego może nie działać ten odtwarzacz, to jest to, że TDA1543 nie ma pewnego zapięcia zasilania na nóżce numer 5. Powinno tu wejść 5 V, a wchodzi 1,5. To jest ten układ scalony na nóżce numer 5, czyli z tej strony wchodzi 1,5 V. Dlatego się zająłem zasilaczem. W zasilacz wszystko jest ok. Stabilizator, który tutaj jest 5 V, działa. I to jest drugi stabilizator. Też działa. Więc muszę szukać na płytce drukowanej, czy przypadkiem nie ma gdzieś przerwanego obwodu. Pełen obaw, wymontowałem 220 nano na 16 V. Tutaj jest ten kondensator. Ale kondensator jest sprawny. No to szukamy dalej. Nie wiem, dlaczego mam taki spadek napięcia. Mam tutaj taki SMD kondensator. 22 nano. I on nie ma 22 nano. Ja oczywiście jestem przeciwnikiem takiego druciarstwa, no ale nie robię SMD i nie mam części SMD, bo po prostu nie widzę tego, więc zamiast tego kondensatora tutaj wlutowałem zwyczajny kondensator THT do końcówek tego tutaj kondensatora, czyli ten jest zastąpiony zwykłym ceramicznym. Widać, że odtwarzacz jest po przejściach. Uszkodzone chassis, plastikowe, oczywiście jak to u Philipsa. 5 V na przetworniku, cyfra analog już mamy. Ale nie mamy dalej sygnału na wyjście. Badam teraz przebiegi na przetworniku analogowo-cyfrowym. To jest nóżka numer 1, blok. To jest nóżka numer 2, synchronizacja MS, dobrze widzę. Jest tak zacieniony ten przebieg, znaczy ten schemat, że nic tam nie widać. I to jest data, nóżka numer 3. Jak widzicie, jakaś data przychodzi, dane przychodzą. Stało się tak, że stało się tam przepięcie. Kondensator 22 nano zepsuł się, co nam powodowało dziwne stany napięcia za tym rezystorem tutaj. 4,7 chyba. To jest ten element. Przetwornik, cyfra, analog, podwójny oczywiście. Mimo wszystko w dalszym ciągu zastanawia mnie, dlaczego jest taki rozrzut napięć. Tutaj mamy, powinien się mieć 15 V, minus 15 V, mamy plus 13, minus 16. Sprawdzałem te elementy, są ok. Nie wiem, symetryzacja tego napięcia gdzieś strzeliła. Kondensatory są perfekto. Te elementy też są dobre. Może coś dalej tam jest uszkodzone? Nie wiem. W każdym razie na operacyjne wzmacniacze idzie niesymetryczne napięcie. Na te układy scalone, czyli te dwa tutaj, idzie niesymetryczne napięcie zasilania. Czyli na nóżce numer 1 muszę poszukać. To już jest ostateczny sygnał wyjściowy. Tu. Jak widzicie, tam coś się dzieje.
Czyli gra muzyka. I za tym niestety mi się sygnał kończy. Pozmagałem się trochę z tranzystorami. Oczywiście wymieniłem już przetwornik analogowo-cyfrowy. Wywaliłem tranzystory. I sygnał mam na wyjściu. No i oczywiście interesowało mnie, czy tranzystory są dobre. Są dobre. Więc problemem jest albo dioda Zenera, albo jakiś inny element. Jak widzicie tutaj, są właśnie te dwa tranzystory, które wymontowałem. Ten zwieram nam do masy. Ten tranzystor zwiera nam do masy sygnał i ten także zwiera nam wyjście do masy. One otrzymują napięcie z tego tutaj układu. Układ działa, mam tutaj 3,3 V, ale tu mam 13 V, tu potem dioda Zenera HZ4B2, 3,8 V powinna mieć. Także ten układ działa. Nie wiem. Muszę jeszcze się tutaj zaznajomić z tymi dwoma kondensatorami. Sprawdzę też drugi tranzystor. No i drugi tranzystor też jest sprawny. Dostaje za duże napięcie, żeby się zamknąć. On się musi zamknąć, żeby nie przewodził nam napięcia do mas. Żeby nam nie przewodził, musi się zamknąć. Musimy mieć. Nie możemy mieć napięcia po prostu na bazach tranzystorów. Możecie to w bardzo prosty sposób zaobserwować, że nie powinno być tam napięcia. Mam tutaj rezystor. Za rezystorem, czyli kolektor, mam już podpięty. Zaraz pokażę na schemacie. I nie mam sygnału. Biorę pęsetę, taką pęsetkę. Zwieram bazę z masą i mam sygnał. I to jest tak. Ten tranzystor. Na początku mierzyłem tutaj. Oscyloskopem był sygnał muzyczny. Potem przepiąłem się tutaj. Sygnału muzycznego nie było i zwarłem te dwa punkty i sygnał muzyczny się pojawił. W związku z tym ten tranzystor musi się zamknąć, żeby nam wypuścić sygnał na zewnątrz. Tu mamy taką diodę Zenera. W tym miejscu drugą diodkę. I te elementy to są to. To jest ta dioda Zenera. Tutaj mamy tranzystor. I ten tranzystor jest tutaj. No i te dwa są od strony druku. Tu mamy non-stop 3,3 V, a nie powinno tego 3,3 V być. Ten tranzystor, nie wiem, powinien przekazać całe 13 V tutaj. Ponieważ z tej strony jest 13 V, minus 13, to by się w tym momencie tutaj 0 zrobiło. A nie przekazuje. Ten zepsuty układ, to jest właśnie na schemacie blokowym ten fragment. To jest ta pompa, nie wiem jak to tam nazwać, ten element zasilacza, który porównuje napięcie pierwsze i drugie. Po czasie powinien nam wyłączyć te klucze, czyli je otworzyć, żebyśmy mogli mieć z filtra D-emfazy wypuszczony, no i cyfrowego wypuszczony sygnał na zewnątrz. Niestety tak nie jest, nie wiem co jest powodem. Tutaj mamy te dwie końcówki, które przychodzą nam z zasilacza. Za tymi diodami mamy 13 V, za tymi diodami mamy 7 V. Za tą diodą mamy 2 V. A my tutaj widzimy rezystorki, to te 2 V mogą nam tutaj przejść. Czyli te 2 V odpalają nam ten tranzystor. I przez ten tranzystor, na ten tranzystor idzie napięcie sobie. Ten tranzystor jest odpalony, ten jest odpalony, oba przewodzą, 13 V nam idzie tutaj, ale jednak nie zgadza się to z tym napięciem. Albo będę musiał zmienić ten rezystor, żeby napięcie na wyjściu tutaj, w miejscu 99, było 0. Żeby te tranzystory mogły się otworzyć. Tak jak powiedziałem na samym początku, tam coś jest nie tak z tym zasilaczem. Transformator nie wygląda na spalony, no ale coś się dzieje, nie tak. Właśnie wróciłem z warsztatu, bo mnie natchnęło, a nie wziąłem ze sobą aparatu, żeby nagrać filmik. Przeglądam ten materiał, który zarejestrowałem i tutaj właśnie zatrzymałem i zacząłem się zastanawiać.
nad pewnym faktem. Bo przecież zrobiłem pomiary transformatora i potem zignorowałem to i zacząłem badać, dlaczego mi się ta końcówka tam załączać nie chce. Końcówka, czyli już zupełnie na końcu te tranzystory wyjściowe. Bo zignorowałem transformator. A że na tym transformatorze, tutaj w tym miejscu od strony druku widać jakieś miejsca lutownicze i od strony elementów jest jakiś rezystor, którego nie zmierzyłem. Przyznaję, że nie zmierzyłem, bo nie wiedziałem, do czego ten rezystor tam jest. Na schemacie go nie ma. No i tak zszedłem do tej piwnicy, zacząłem się zastanawiać, wylutowałem jeszcze raz transformator. No, przestałem rozumieć zupełnie zasadę działania tego układu. Znaczy, wiedziałem, jak to działa, ale nie chciało mi to tutaj w praktyce działać. Więc zacząłem się zastanawiać ponownie nad tym transformatorem. I oto do czego doszedłem. Mierzyłem napięcia na transformatorze i brakowało mi tego napięcia. Tak? Ale nie zwróciłem uwagi, że tutaj mamy wpięty rezystor. I okazuje się, że ten rezystor miał przerwę. O czym dopiero się dowiedziałem po pewnym fakcie, o którym wam za chwilę opowiem. No i dlatego ten cały układ zasilacza pokazywał z jednej strony 13 V, a z drugiej strony 16, mimo że powinien mieć plus minus 15. Co ja zrobiłem? Z tego uzwojenia tutaj odpiąłem druty dla uzwojenia numer 13 i dla uzwojenia numer 11, którego tutaj też nie miałem, miałem 22 V tutaj, nie? I jedno i drugie uzwojenie było przypięte do tego punktu, żeby potem połączyć się z masą przez ten rezystor, tak jak widzicie. Ale zanim nie zauważyłem ten rezystor, odlutowałem to uzwojenie grube, 13, przelutowałem sobie tą końcówkę tutaj na 12 i uzwojenie, które kończy się na 11, także przelutowałem na 12 i zalutowałem cały transformator, włączyłem, urządzenie działało. Ale spojrzałem na schemat i zobaczyłem na laptopie, że tutaj mam jakiś rezystor. No to zmierzyłem, po wyłączeniu oczywiście go z sieci, zmierzyłem sobie, co to za rezystor tutaj jest. I okazało się, że ten rezystor ma przerwę. A powinien mieć 0 ohmów, czyli tak zwany mostek. Tutaj na tym schemacie tego nie ma. Jak widzicie, to było 12-13. Tu miałem przerwę, w tym miejscu miałem przerwę i nie wiedziałem, o co chodzi. Po prostu gdzieś tam wirtualna masa się pojawiała, sobie to napięcie pływało, tak jak wymuszały diody i kondensatory, i cały, i obciążenie układu, które tam potem mieliśmy, mamy odbiorniki, różne prądy i powodowało to pływanie tej wirtualnej masy, dlatego ten układ mi nie chciał działać. Po przeanalizowaniu tego wszystkiego i zrobieniu tego transformatora po swojemu, bez tego rezystora, czyli lutowałem te uzwojenia, dwa uzwojenia, które były mi niezbędne do tego, żeby pojawiły mi się tu odpowiednie napięcia. Układ zaczął normalnie mi pracować. Czyli włączyłem muzykę i na wyjściach pojawił się jakiś sygnał. A pamiętacie, sprawdziłem tranzystory, czy są sprawne. Sprawdziłem wiele rzeczy w tym tutaj układzie. Sprawdziłem także, czy mi się te filtry włączają. Potem robiłem testy z oscyloskopem. Tu był sygnał, tu nie było sygnału, tu nie było sygnału. Robiłem wiele rzeczy, sprawdzałem potem to, robiłem sobie symulację. Próbowałem odgadnąć, jak ten układ działa i w teorii wszystko powinno być w porządku, ale w praktyce okazywało się, że względem masy mieliśmy chyba 13 i potem 16 V. Tu było 0, tu jest minus, tu jest plus, czy odwrotnie. To już nieistotne jest i dlatego ten układ nie chciał się włączyć, bo tutaj mieliśmy, zdaje się, 2 V, tak? Nie, 3,2 V. I dlatego tranzystory przez cały czas były otwarte i przewodziły do masy i nie przepuszczały sygnału na zewnątrz. Także widzicie, czasami w nocy człowieka natchnie jakieś odkrycie, pójdzie, sprawdzi, zrobi, jest ok. Pokażę wam jutro, jak to działa i na płytce, gdzie ten rezystor był umiejscowiony. A znalazłem takie ujęcie, gdzie mogę wam pokazać, gdzie ten rezystor jest. Cały czas ignorowałem ten rezystor. Ten rezystor pod transformatorem
służył właśnie do zapięcia tych dwóch zwoi, tak? Dwóch mówię? Tak, powtórzmy. Tutaj przez ten rezystor do 12 były podłączone dwa uzwojenia, czyli 13 i 11. Jak może pamiętacie, tutaj było 22 V, ale po podpięciu końcówki uzwojenia 11 pod wspólną masę, normalne 11 V, a po prostu to wynikało z tego, że zsumowały mi się gdzieś tam dwa napięcia z tego uzwojenia, które nie było podpięte. Nie wiem, dlaczego tak Filip zrobił, że wykorzystał taki transformator, nie zrobił mostka na płytce drukowanej. Trudno mi powiedzieć. To stało się przyczyną właśnie tej awarii. Może ktoś zapyta, dlaczego nie mówię o tym, że to uzwojenie jeszcze nie miało napięcia, ta 16, ale to wynikało z tego, że brakło połączenia z punktem centralnym. Te dwa uzwojenia są tutaj połączone. Czyli skoro 13-12 miało przerwę, to na pewno 16-12 też miało przerwę, bo tutaj to miało przerwę, bo to jest szeregowo połączone. No i to uzwojenie 12-11, które miało 23 V, prawda? Nie pokojarzyłem, a może dzisiaj trudny dzień, może ciężki, niewypoczęty jestem i nie pokojarzyłem faktów, że żarówki są na napięcie 12 V 50 mA. No nijak się to ma. To widzicie, to VLCD. Nijak się to ma do tego napięcia, które w rzeczywistości było. No nie pokojarzyłem tego. Pamiętacie, włączyłem odtwarzacz. Niestety nie mieliśmy podświetlenia, co mnie trochę zdziwiło. Żarówki są przepalone, bo je zmierzyłem. No i jakoś dzisiaj nie pokojarzyłem faktów, że wynikało to z tego większego napięcia. Tamten kondensator na przetworniku spowodował jakieś niezwykłe zadziałanie, nie wiem, zwiększonego prądu udarowego. Trudno mi powiedzieć, który przeszedł przez stabilizator napięcia plus 5 V, to jest ten większy stabilizator napięcia. Co spowodowało tutaj jakieś rozpięcie masy? Nie wiem. Czy minus 5 V, już nie pamiętam, które to było. W każdym razie, któryś z tych uzwojeń spowodowało rozpięcie masy. Co było, ta masa była połączona tym właśnie rezystorem. No i dopiero teraz wieczorem, w nocy pokojarzyłem te fakty ze sobą. Poleciałem tam do tej piwnicy, mówię, ja sprawdzę, porobię po swojemu ten transformator. No i zaczęło działać. No tak, żeby te moje wyjaśnienia były już kompletne. Jedno z tych uzwojeń to 15 V w plusie. Drugie z tych uzwojeń to 15 V w minusie. Stabilizator mógł się nie przepalić, ale tam jakiś większy prąd poszedł. I z tych właśnie z tych 9 V tutaj przerwało ten rezystor, co spowodowało podwojenie napięcia, bo w tym momencie poszło nam to 13 V plus 11 V. Na żarówki i je przepaliło. Myślę, że no trochę tutaj takie noc jest, pamiętajcie. Moje zakłamatwane tłumaczenie jest jednak czytelne. No jutro Wam pokażę, jak to działa. Dobranoc. Teraz pomierzę transformator, żeby Wam pokazać, co w nocy zrobiłem. Tutaj jest ten wspólny masowy. Mamy jedno napięcie. Tam w rogu. Tu w rogu widać, tu w tym miejscu widać voltomierz. Tak, tu mamy jedno napięcie, którego nie mieliśmy. Tu mamy drugie napięcie, to było. Tu mamy trzecie napięcie, to było. I tego napięcia nie mieliśmy. No teraz mamy symetrycznie, ładnie. I było jeszcze jedno napięcie. Widzicie to, i to było 22 V, a w tej chwili mamy ładnie 13 V, to jest do zasilania żaróweczek. Żarówki to jest inna historia, pieśń przyszłości, bo w tej chwili takich żarówek nie mam. Ale jak widzicie, po pewnej modyfikacji tego transformatora udało się zrobić to, że napięcia są symetryczne. Jak wiecie, uzwojenie ma swój początek i ma swój koniec. I tutaj uzwojenie
które powinno mieć początek tutaj, a koniec tutaj, swój początek miało na tym pinie. Jak widzicie, tutaj coś jest. To zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj jest przerwa. A powinien ten rezystor mieć opór 0 ohmów. Także wada, której, czy tam usterka, której nie zauważyłem wcześniej, nie wylutowałem po prostu transformator, żeby przepiąć uzwojenia, co było dla mnie trochę na początku dziwne, mówię, coś nie tak, albo spalony gdzieś drut jest, albo coś, jak już przelutowałem to uzwojenie, pomyślałem, że coś może jest na płytce. I po wmontowaniu tego transformatora zauważyłem, że tutaj właśnie mamy ten mostek w postaci rezystora i rezystor jest spalony. Dobrze, pewnie jesteście ciekawi, czy to urządzenie teraz działa i czy daje nam na wyjściu sygnał muzyczny. W związku z czym muszę dokonać pewnego przemeblowania. Tak więc załączam go. On sobie tam tę płytkę zaczyta. Wciskam klawisz play. Jeden kanał. I drugi kanał. Oscyloskop bierze sygnał z wyjścia liniowego. Czyli pełen sukces. Teraz muszę zająć się innym problemem. Będziecie pokleić to. Najpierw sobie złożę to, co tutaj jest. A nie, nie złożę sobie. To jeszcze muszę te żarówki wymienić. Także jeszcze tam jakiś etap jest do zrobienia. Niestety brutalna siła użyta tutaj w którymś momencie nadłamała nam ten element. To jest tutaj do otwierania tego. A czemu mi się tak dziwnie otworzyło? Dobrze. Pewnie uderzyło coś. I teraz w tych dyskofonach jest tak, że chowanie to jest za pomocą klawisza play. Inaczej się nie da. Jak macie wysuniętą tą tacę z tym, no to jest tak, tą tacę z tym klawiszem, no to on już w tym momencie nie uderzy tutaj. No stara konstrukcja. Ze słynnym TDA 1543 zdaje się. Dobrze, opowiedziałem wam jak działa ten transformator i jaką skuchę zrobiłem, ale udało mi się dojść do ładu z tym. Teraz trzeba zająć się klejeniem. Do klejenia użyjemy żywicy i kawałka włókna, żeby wzmocnić to. Do środka tutaj wstawiłem jeszcze kawałek przewodu, końcówki dokładnie, grubszej końcówki z jakiegoś elementu, to teraz na to nałożę. Oczywiście wcześniej tam zakleję to. Tutaj to będę musiał pokryć z tej strony kawałkiem włókna szklanego, zalać to klejem i z drugiej strony zrobić podobnie, żeby mi się to trzymało i nie było połamane. Innego sposobu nie widzę, żeby uratować ten włącznik, ten klawisz. Bardzo istotna rzecz, kiedy pracujecie z żywicą. Pełna wytrzymałość uzyskiwana jest po 7 dniach. Utwardza się po 8 godzinach. Czyli jak coś sobie pokleicie, to 8 godzin musi to sobie w spokoju leżeć. Jutro oczywiście, jak wcześniej wrócę z pracy, zajmę się obróbką tego, wykrawaniem tych elementów, które wystają ponad. Ale jak widzicie, da się to naprawić. Tylko wymaga to czasu, niestety. Trochę mi szkoda, że ten odtwarzacz taki porysowany jest od góry. I tutaj zniszczony ma ten front. A to może troszeczkę za pomocą pilnika się da zrobić. Można też zakleić to żywicą, ale to już będzie widać, że to jest coś tam grzebane. No i do czasu przyjścia żarówek urządzenie trafia do folii bąbelkowej.
części zawinę osobno i do zobaczenia za chwilę. No, pewnie już będę mieć żarówki. Czasami zdarzają się takie naprawy. Widzicie, kolega przyniósł mi zasilacz do komputera, bo nie ma napięcia na wyjściu. No i widzę, że muszę mu troszeczkę ten zasilacz zabezpieczyć. Tak nie może być. Poza tym, jak widzicie, jeden z przewodów jest zerwany. Mówię, czasami zdarzają się takie naprawy. W sumie tak naprawdę nie wiem, co ja mam mu policzyć za tą naprawę, bo to jest 15 minut pracy. No i zrobione. No, czas sprawdzić, jak żarówki działają. Ładnie, takie dyskretne to podświetlenie jest. Laster działa bardzo dobrze. Niemal natychmiast. Jak na tak wiekowe urządzenie. Dobrze. Stop. Musimy założyć jeszcze front. Bo już się to pokleiło. Szuflada równo. Nic się nie haczy. Super. Teraz włączę oscyloskop i pokażę Wam jeszcze przebiegi, jak to urządzenie tam odtwarza sygnały. No, byłbym zapomniał o obowiązkowym myciu płytki, ale przypomniałem sobie w porę przed założeniem dolnej pokrywy, która niestety jest nieco brudna. Już nic z nią nie mogę zrobić, bo ją czyściłem. Tak musi zostać. Tak będąc przy dolnej pokrywie, no, chwali się ta mata, chociaż nie chwali się ten plastikowy szasis. Mamy teraz sygnał 440 Hz. I sygnał ma peak to peak 440 V, 448 lub też 1,52 RMS. O, zwróćmy uwagę na RMS, bo jest stabilny. Weźmy sobie 20 Hz. I 1,45. 10 Hz, bardzo ładnie. 20 Hz. 1,52. 40 Hz 1,52. Bardzo ładnie odtwarzacz działa. Zwróćmy uwagę na 10 kHz na przykład. Sobie rozciągnijmy trochę ten przebieg. 1,51, bardzo ładnie. I zobaczmy sobie 20. 19 w tej chwili mamy. 1,49, troszeczkę spadek. 1,49 to jest dla 20 Hz, kHz. No i niestety 21 kHz już ma problem, ale to wynika ze specyfikacji tego urządzenia, tego formatu. Teraz możemy zobaczyć przesłuchy między kanałami. No bardzo ładnie. To jest minus 30 dB sygnał. I prawy kanał, bardzo ładnie. Zaraz sobie zobaczymy kwadrat. To jest przebieg kwadratowy dla częstotliwości 20 Hz. Niezbyt ładnie. Są pewne nawisy. Tutaj mamy trochę lepiej, chociaż to dzwonienie jeszcze widać. To jest dla 1 kHz. I zobaczmy dla 20 kHz. No niestety kwadrata nie da się odtworzyć. Dobrze włączyłem, tak, 20 kHz kwadrat. Jest strasznie zniekształcony. Czyli co można powiedzieć o tym przetworniku? Nie jest taki rewelacyjny, jak legendy o nim głoszą. Teraz macie zniekształcenia intermodulacyjne do pomiaru. One są modulowane. Widzicie, jeden przebieg i modulacja drugim przebiegiem. No, teraz ładnie to widać. Bardzo ładnie, przesłuchów nie widać. Zobaczmy sobie jeszcze jeden test. Jak widzicie, te dzwonienia z tego prostokąta są dosyć mocne. Dobrze, czyli co można powiedzieć o tym odtwarzaczu? Nie wiem, jakie jest jego brzmienie, ale widać, że w danych technicznych, z przebiegów, które on prezentuje,
radzi sobie z pasmem od strony basów trochę kiepsko, od strony sopranów już lepiej. Ma problem z dzwonieniem, to widzieli się na przebiegach prostokątnych, może brzmieć trochę metalicznie. Nie sprawdzałem tego, nie będę się wypowiadał na temat brzmienia tego odtwarzacza. Nie chcę wyrokować po prostu zakupu, że ktoś kupi, potem będzie na mnie psioczył. Na koniec możemy się zapoznać z tym odtwarzaczem, jak on wygląda. Przycisk włączenia, wyłączenia, opis Twin DAC. Model CD210, Compact Disc Player, 8 cm i 12 cm dyski potrafi odtwarzać. Digital Filter 4 Times Oversampling, High Resolution Twin DAC System. Czyli ma 4 razy nadpróbkowany. Nie wiem, czy nowoczesne DAC-i nie są lepsze. Trudno mi powiedzieć, czy legenda tych przetworników jest słuszna. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że nie przepadam za techniką cyfrową, za odtwarzaczami, które są nazywane Compact Disc Player. Ogólnie nie lubię brzmienia cyfrowego, dla mnie zbyt natarczywe. No ale technika cyfrowa wkroczyła do każdej dziedziny naszego życia. Tutaj mam cyfrowo sterowany zasilacz, tu mam cyfrowy oscyloskop, tu mam cyfrowy odtwarzacz, w kuchni pewnie też znajdziecie cyfrowe urządzenia. Nawet cyfrowa technika zadomowiła się już na stałe w przemysłowych systemach sterowania. Pokażę wam na koniec filmu, jak wygląda takie PLC. Kiedyś to robiło się na przekaźnikach. Szafy były wielkie, awaryjne, bo te przekaźniki co chwilę zlepiały swoje styki. No ale dzisiaj mamy, na początku były, wiadomo, komputery oparte na Z80, potem wkroczyło logo, potem wkroczyła struktura 8051. Teraz mamy Siemens S5, S7, nawet 1200 ostatnio. Taką ofertę dostałem na zakup systemu sterowania PLC Siemens S1200. U mnie w zakładzie są S7. Pokażę wam na koniec filmu, jak to wygląda i wyjaśnię ogólnie w zarysie, jak to tam się z tym człowiek musi obchodzić. Dobrze, myślę, że film z usterką tego odtwarzacza wam się spodobał. Co było powodem niedziałania tego odtwarzacza? To po prostu spalony rezystor. Zasadnicze pytanie. Czy to gra? Więcej nie mogę puścić. I tak technika cyfrowa wkroczyła do zakładów przemysłowych już dosyć dawno. Siemens S7 jest dosyć starym komputerem. Gdy macie układ zasilania szafy PLC, wiadomo, wentylatory, zasilanie 230 V, układy zabezpieczeń, zasilacz 24 V, zasilacz 24 V, wydajność 10 A, plus do tego zabezpieczenia i sygnalizacja. Cały komputer składa się z jednostki centralnej, która jest zasilana z zasilacza 24 V osobnego z transformatorem separującym. Następnie mamy z tamtych zasilaczy zasilane pozostałe moduły z kartą, peryferia. Tutaj macie wejścia analogowe. Jak widzicie, wejścia analogowe to są różnego rodzaju nadajniki 4 do 20 mA lub 0,10 V i one podają nam sygnał na analogowe wejście i w ten czas jest tam przetwarzany sygnał, na przykład przetwornik temperatury podaje nam informację, jaka temperatura cieczy jest i wtedy procesor wie, jak dobrać proces albo informuje użytkownika na stacji roboczej, że tam coś jest przekroczone.
Tutaj mamy wyjścia analogowe. Wyjścia analogowe mogą służyć do sterowania zaworów. Na przykład dozowanie jakiejś cieczy, kwasu, pary wodnej, żeby uzyskać odpowiednią temperaturę. To właśnie robi się na wyjściach analogowych, ponieważ wychylenie jest, zaworu jest analogowe. Nie mamy stanu otwartego i zamkniętego, tylko powolutku się zmienia. Do tego są potrzebne wyjścia analogowe. Tutaj mamy wyjścia cyfrowe, wejścia cyfrowe. Wejścia cyfrowe są bardzo proste. To jest stan wysoki lub stan niski. Tutaj mamy switch, który nam to załącza, informuje nas komputer, że jakiś tam zawór został załączony. Macie przekaźnik, styk załączony. Może być to na przykład jakiś przełącznik, obsługa włączyła przełącznik, styk pomocniczy załączył nam i informuje komputer, że została tam jakaś funkcja włączona przez obsługę. No i wyjścia cyfrowe. Widzicie start command from PLC section. Idzie na jakiś moduł, który steruje, to akurat jest falownik, który nam steruje na przykład silnikiem miksera do neutralizacji. Także PLC związane jest z obwodami siłowymi, wykonawczymi. Tu oczywiście też, wiadomo jak to w automatyce, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie zwarciowe, ochrona przeciwporażeniowa, odłączenie, styk taki roboczy, na czas naprawy wyłączany jest i on także przez styk pomocniczy informuje nam PLC, że jakiś tam obwód został wyłączony. Ten SS8, nie wiem gdzie tutaj ten SS8 ma styk pomocniczy. Nie będę go szukał, tu. Tu macie informację do PLC, że ten styk tam został wyłączony. Ok, może tu gdzieś jeszcze, mniejsza o to już. Nie będę Wam tłumaczył jak działa PLC, po prostu chciałem Wam pokazać, że wszystkie rzeczy, które kiedyś zostały robione analogowo, dzisiaj można zrobić cyfrowo, nawet w przemyśle. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda taki komputer w rzeczywistości. Obiecałem Wam pokazać, jak wygląda komputer przemysłowy. To jest akurat PLC od systemu przyjmowania ziarna i wysypywania ziarna. Tylko, że wysypywanie ziarna jest na wyspie. I teraz tak, jest to typowy komputer przemysłowy, Siemens S7. Jak to komputer ma? Zasilacz. Ma jednostkę centralną, która ma wejście cyfrowe, RS485. Tutaj mamy nadajnik sygnału, jak widzicie czarny przewód jest podłączony tutaj. To się komunikuje z tą lokalną wyspą. Tutaj mamy wejścia, wyjścia, mogą być analogowe, mogą być cyfrowe. Wejście cyfrowe i wyjście cyfrowe, przetwornik cyfra analog i analog cyfra. Analog cyfra jest do czujników zmieniających swoje parametry, jak na przykład potencjometr, a wejście cyfrowe jest do dwustawnych czujników, na przykład krańcówka. Wyjścia cyfrowe są na przekaźniki, które załączają się lub wyłączają, mają tylko dwa stany, a wyjścia analogowe są do sterowania na przykład falownikiem. Tam gdzieś w głębi szafy są przekaźniki i falowniki. Zresztą jeden z takich falowników jest tutaj. Tutaj wyjąłem jeden z przekaźników. Tak to wygląda. No złap tę ostrość. No, także widzicie, smartfon też nie nadaje się zbyt dobrze do filmowania. Zwłaszcza jedną ręką. Tak na żywo. Dobrze. To są przekaźniki, które sterują cewkami tych przekaźników albo styczników, które tam w głębi szafy są. I komputer wydaje polecenie. Polecenie zero-jedynkowe. Przez wejścia, wyjścia sterowane są te przekaźniki, a one łapią nam cewki na te elementy, a te już sterują klapami, czyli elektromagnesami, sterują stycznikami, one tam zwierają styczniki. Tutaj mamy tylko przyjścia z zewnątrz, są to bezpieczniki
i jeżeli któryś jest przepalony, no to w tym momencie pali się nam czerwona dioda. To tak ogólnie. Oczywiście możemy komunikować się, tu mamy przetwornik na światłowód, możemy komunikować się ze światem zewnętrznym. Mówiłem o wyspie, także tutaj macie połączenie LAN, ono idzie na wyspę. Na wyspie mamy odbiornik i w tym momencie ten odbiornik wykonuje polecenia, które tutaj mamy robione. Jak to się obsługuje? W zależności od tego, czy mamy pracę automatyczną, czy ręczną, z ręcznikiem, możemy sterować albo ręką zasuwy, jakieś tam redlery, na przykład start, stop wciskamy, albo też za pomocą zwykłego komputera PC, który tutaj nazywa się stacją roboczą, możemy sterować procesem. Nie pokażę Wam, jak proces wygląda, bo pierwsze komputer jest wyłączony, a po drugie jest to tajemnica firmy. Taki falownik można sterować z ręki, albo też ze stacji roboczej, która komunikuje się z komputerem Siemens S7, który chyba działa pod Linuxem. Także jak widzicie, nie jest to jakiś mocno rozbudowany system. Wszystko, co komputer ma zrobić, znajduje się tutaj na tej karcie. Jest to karta MMC. I generalnie tam program zapisany jest w postaci pętli, którą komputer realizuje. Także tak wyglądają przemysłowe komputery do sterowania PLC. Kiedyś robiło się to tylko wyłącznie na przekaźnikach, ale dzisiaj technika cyfrowa umożliwiła zredukowanie całej szafy do minimum. Także myślę, że ta wstawka spodobała się Wam. Trzymajcie się. No dobra, jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. To jest działająca wyspa. W tej chwili tutaj odbywa się jakiś tam proces. I tak jak widzicie, jest tak samo komputer. Porty wejścia, wyjścia. Mamy komunikację z zewnętrznym elementem, no i zasilacz.